Zastanówmy się, czy istnieje postać nieskończenie nieśmiertelna? Postać, która z jednym Power Cubesem jest w stanie pokonać postać, która posiada aż 25 Power Cubesów. Jednym słowem, zadymiarz idealny, najsilniejszy w grze. Dzisiaj, moi drodzy, pokażę wam, jak stworzyć nieskończenie nieśmiertelnego Edgara. I to nie jest wcale żart. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu, w którym stworzyłem nieskończenie niewidzialnego Leona, film macie tutaj przypięty w karcie. Zapraszam do obejrzenia po obejrzeniu tego odcinka. Ale na rozgrzewkę otwórzmy mega świnie. Bo udało mi się wbić razem z klanem. Otwieramy na razie rzadki. Zostawcie łapeczkę w górę. Może to pomoże, żeby trafić legendarnego Stardropa. Lecimy. Bardzo rzadki. Okej. Okay. No to teraz zostawcie suba, jak ktoś jeszcze nie zostawił. Może się uda? I uwaga, znowu rzadki. Dalej. Dziękuję, dziękuję każdemu, kto zostawił suba. Tak jest! To dzięki wam się trafiło, zarąbiście. No to otwieramy. I uwaga, skin! Tak, to El Primo! Let's go! El Corazon! Zadymiarska walentynka. Buziaczki dla subskrybujących. Ale wiksa. Tego się nie spodziewałem. Może się uda trafić jeszcze jednego legendarnego. No niestety, bardzo rzadki. Lecimy dalej. Dalej. Rzadki. Nie no, teraz już chyba nie trafię legendy. Dwa razy nikt to lotka nie wygrał. Więc może akurat mi się uda. No ja w to wierzę, ale tak bardzo słabo. No dawaj. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki, jeszcze rzadki. No i chyba moja mega świnia. Epicki mityk? Nie, epik. Mityk, tak jest, już myślałem, że nie ma many. Lecimy dalej. I uwaga. Punkty mocy dla dowolnego zadymiarza, szkoda. Ale mityk i legenda, spoko loko. I uwaga, marsjańska mi się... Marsjańska stawka mi się tam załączyła. I uwaga, patrzcie teraz. Epik, epik. Ej, epik tylko. Czemu nie mityk i legenda? No nie... O kurcze! Cordelius! Ale czad! Dobra mega świnia, chyba najlepsza na moim kanale. No i to było na tyle, ale i tak spoko loko, stawcie łapeczkę w górę. Zanim stworzymy nieskończenie nieśmiertelnego Edgara, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na karnet zdymiarski plus. Ta osoba wygrywa, gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę specjalny kodzik, dzięki któremu odbierzesz sobie nagrodę. Dzisiaj też przygotowałem dla was konkurs, więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie, no to odpalajcie grę Brawl Stars, wejdźcie na sam koniec do sklepu, wpiszcie kod Farel, potwierdźcie i napiszcie w komentarzu, biorę udział w konkursie. Albo zwyczajnie wystarczy, że klikniecie pierwszy link w opisie i klikniecie, że macie zainstalowane Brawl Stars. Skorzystajcie jednej z dwóch opcji. W sklepie mamy do odebrania coś za darmo, więc odbierzmy. Marsjańska sława pierwsza i spójrzcie na to. Do kupienia jest rubinowy kiełek za 39 z kodem Farel. Oczywiście, że kupuję. Wam też polecam. Bo to jest super postać. Dawno, dawno temu. Let's go. Super promka. Jeżeli jesteś aktywnym graczem, grasz w Brawl Stars i chciałbyś dołączyć do szeregu The Farel Team, no to zapraszam cię, przyjacielu, do mojego klubu. Hashtag masz na ekranie. Tutaj zaakceptujmy ziomeczka. No niestety klan już jest pełen. Nieaktywnych graczy, którzy nie grają, dzikiej świni, że tak powiem, niestety wyrzucamy. Ja aktualnie jestem najgorszy w pucharkach, ale ja specjalnie pucharków nie wbijam. Wchodzimy w naszego Edgara. Jak widzicie, mam go na poziomie maksymalnym, ale nie mam kupionych do niego wszystkich wyposażeń, gwiezdnych mocy i tak dalej. Więc, moi drodzy państwo, na początku wejdźmy w drugie oczko wyposażeń i kupmy coś, co nam się przyda. Nasz Edgar ma być nieskończenie nieśmiertelny, więc co potrzebujemy? Serduszko raczej nam się nie przyda, ponieważ ono tylko i wyłącznie regeneruje punkty życia o 50% skuteczniej, kiedy stoimy w miejscu albo w krzaku. My chcemy walczyć. Walczyć, wyjaśniać oponentów i cały czas się leczyć, więc serduszko odpada. Kolejnym wyposażeniem jest tarcza. Zyskaj 900 punktów życia w postaci zużywalnej tarczy. Tarcza regeneruje się co 10 sekund przy maksymalnej liczbie punktów życia, więc to na pewno weźmiemy, kupujemy. Dostaliśmy tarczę. Na drugim slocie mamy pięść, dzięki czemu nasze obrażenia są zwiększone o 15%. Kiedy życie zadymiarza spadnie do 50%, my będziemy tą postacią mocno puszować oponentów, więc to nam się na pewno przyda. No i oczywiście mamy też do kupienia hyper doładowanie, które zwiększy naszą prędkość, obrażenia oraz tarczę. Więc za 5000 kupujemy.
Let's go! Oczywiście wybierzmy sobie jeszcze gadżet. Pierwszy gadżet nazywa się Polatajmy i super atak Edgara doładowuje się szybciej o 525% przez 4 sekundy. Nasz build będzie najbardziej skuteczny wtedy, kiedy będziemy mieli dostępne już hyper doładowanie, więc to nam się na pewno przyda, bo drugim gadżetem jest Hardcore. Edgar tworzy tarczę, która pochłania kolejne 3300 punktów życia. Nam się to nie przyda, więc wybieram pierwszy gadżet. Teraz czas wybrać gwiezdną moc, na pewno nie będzie to twarde lądowanie, tylko będzie to rękoczyny. Edgar otrzymuje 25 punktów życia od zadawanych przez siebie obrażeń, więc atakujemy i się leczymy. Do tego mamy tarczę, gadżet, który przyspieszy nam hiperdoładowanie, a jeżeli nasze punkty życia spadną poniżej 50%, nasz atak zwiększa się o 15%. Tak wygląda ten build. Przetestujmy go na początku na arenie. Swoją drogą jeszcze pokażę wam, jakie mam skiny do Edgara. Mamy jeszcze doktora Edgara, Hossa Edgara. No i takie Edgary po 49 golda, ale ja sobie wezmę mecha Edgara. W sumie weźmy auto wybieranie, tak to zróbmy. Co będzie, to będzie. Edgarze niesamowite jest to, że jego ultimate atak sam się nabija, przez co też nabija nam się hyper doładowanie. Naciśniemy teraz gadżet, zwiększy nasze hyper doładowanie raz. Skoczmy sobie na bok, kliknijmy jeszcze raz gadżet. Znowu nam się zwiększy hyper doładowanie. Zużyjmy ulta. No i klikamy trzeci raz gadżet. Po kliknięciu 3 razy gadżetu nie nabija nam się całe hyper doładowanie, więc możemy też stworzyć innego builda, ale to w następnym meczu. Teraz sobie sprawdźmy, jeżeli używamy ataku, o ile punktów życia się leczymy. Uwaga, atakuje 472, kiedy użyję hyper ataku, atakuje po 590 się leczymy, czyli nasze leczenie się zwiększyło, zarąbiście. No to teraz czas pokonać wszystkich na mapie. Zagrajmy sobie zadymę, bo tutaj będzie niezła zadyma, że tak powiem. Naszym zadaniem jest jak najszybciej nabić hyper atak, a później wszystkich, którzy są na mapie, wyjaśnić. Biorę to na razie, na spokojnie. Zrobimy to. A? Tak, tak, wjeżdżam w nią. Bomba, 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 bomba. Dzięki, dzięki, Poco. No nie wiem, czy ten Poco trafi gola. Trafił gola, no dobra. Szybko poszło. Kolejny gadżet na szybkości, cyk. Od razu w tą Jessie wskakuje. Lecę w nią. Tu bomba. Tutaj też bomba. No niestety padam. Ale to jeszcze nie jest ta forma Edgara, którą chcę wam zaprezentować, czyli nieśmiertelnego Edgara. Jeszcze raz szybciutko gadżet. Wjeżdżam w nich. Ciach, 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 okej. Poczekajmy, aż się zrespią. Poczekajmy, aż się zrespią oponenci. Strzelam piłką gdzieś tu. Hyper atak, ult i wjeżdżamy. Jeden. Drugi. Hop, skakujemy. Trzeci. Tak jest! Jak widzicie, pokonałem wszystkich! Nie byli w stanie mnie zatrzymać. I o to chodzi w tym deku. Kiedy nabijemy z hyper doładowanie, nie ma bata na Edgara. Zagrajmy teraz może jakiś inny tryb. Jeszcze star dropik. Epicki! Czy coś będzie do Edgara? Proszę, emotka do Edgara. A, nie udało się. Mamy też dzisiaj taką dziwną mapę. Zagrajmy ją. No dobra, mamy Franka. Ja bym tego Franka wykorzystał w jakiś sposób. Tak, żeby nabić sobie jak najszybciej hyper doładowanie. Zróbmy może tak. Dajemy tutaj ulta. A on leci już tam? No dobra, niech będzie. Ja tego kiełka muszę niestety pokonać, bo kiełek mnie tutaj chyba chce podrażnić troszeczkę. Chodź tu, kiełek. Ciach, 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 ciach. Jesteś mój, kochany. Dziękuję za cuba. Wow, jeszcze jest robot. Lecę w niego od razu. Czy ja na nim sobie nabiję hyper doładowanie? Nie, nie nabijam. Ale lipa, ale lipa. Szybko, szybko, uciekaj. Let's go. Uciekło mi się. No dobra, jest nieźle zadymiarska mapa. Szybciutko gadżet. I mamy hyper doładowanie. Poczekajmy na chwilę. Nie wiem, która postać ma najwięcej power cubesów. Okej. Mamy tutaj ziomka. O kurcze, IF-16! Jak ją pokonać? Jak tą IF pokonać? Dawaj, wariacie. Wyjaśnię tego broka. Ja bym ją złapał najchętniej. Patrzcie na to! Bomba, bomba, bomba! Nie trafiłem jej, ale lipa! Woo! Chodź, 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 wariacik! Okej, okej, tu mnie zultować chciał. Cyk! Hop! Mam cię! O, we dwoje wlatujemy! Ale dymy. Okej. Potrzebuję dużo życia, żeby tą IF pokonać. Ja bym po te power cubesy skoczył, ale czy coś mi to da? Myślisz, że mnie rozjedziesz jak żabę? Masz 16 power cubesów, wariacik? Moje, 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 wariacie! Uciekam. Bomba, bomba, bomba. Let's go! Co to było? 16 power cubesów IF, tak szybko
wyjaśniona przez Edgara. Coś pięknego. W grze mamy też dostępny tryb knockout. Postarajmy się wszystkich znokautować. Let's go. Może być taki problem w pierwszej rundzie wszystkich znokautować, ponieważ nie nabiję sobie hyper do ładowania szybko. Dobra, ale dajmy gadżet na szybkości. Postaramy się w nich wjechać. Tylko nie chcę mu się wyłożyć. Belka. Belka wyjaśniona. Kurczę. Moje. Porobieni, tak jest. Łatwo, ale leczenie jest mocne na tym Edgarze. Dobra, runda wygrana. Czas się doładować, moi drodzy. Let's go. Nie zabijajcie ich, zostawcie mi ich trzech. Ja ich wyjaśnię. Kolejny. Kolejny, szybko, szybko. Nie, co jest? Zużyłem ulta i nic nie wyszło. Ale lipa. Dobra, jest. No nie no! Jedna osoba została. Nie mam pytań, dobra. A, jednak nie! Wjeżdżam w ciebie, mordeczko. Nita. Nita, nie ma szans! Ten Edgar jest nie do zatrzymania. Niedźwiedź, Nita, belka wyjaśniona. Spójrzmy na to jeszcze raz. Tu wskoczyłem. Bomba. Leczę się. I koniec. Wow! Zagrajmy jeszcze raz, ale postaram się teraz pokonać wszystkich. Spróbujmy jeszcze raz. W przeciwnej drużynie, z tego co widziałem, jest Nani, Piper oraz Chuck. Najgorsze jest to, że jest Piper. Bo ona może uciec. Ale postaramy się ich zaskoczyć. Hop. Dobra, dobita. Kolejny gadżet na szybkości, żeby się hypercharge naładował. Okej, dostałem. Chciałem ich pokonać. Zdobyć tu jeszcze kilka punktów hyper doładowania. Dobra, dostał Chuck. Dobra, mamy to. Został mi jeszcze jeden gadżet, czyli moi drodzy, to jest ta runda, patrzcie. Farel wjeżdża i rozjeżdża. Ładujemy hypercharge'a. I na początku tak. Pyk. Rozpędzony. Jest. Wskakuje dalej, rozpędzony. Dwa. I Piper. Ucieka, no nie wierzę. Jesteś moja i tak, ale... Tak jest, pokonałem trzech. Jeszcze raz. Nani padła. Chuck. No, prawie że go zaskoczyłem. Wskoczyłem mu na głowę. No i ten frag z Piperką był taki sobie. Spróbujmy jeszcze raz, tylko że teraz zmienimy naszego builda. Zamiast mocniejszego uderzenia weźmiemy dodatkowy gadżet. Bierzemy. I może do tego 10% szybsze doładowanie? Epickie wyposażenie? Nie. Wydaje mi się, że nie ma sensu zwiększać czegoś o 10%, skoro mamy 4 użycia gadżetu i to w zupełności wystarczy naładować nasze hyper doładowanie. Pam, Leon i Colt w przeciwnej drużynie. Bardzo fajnie, ponieważ te postacie nie uciekają, czyli nie potrafią skakać przez przedmioty. Jak widzicie, mam 4 gadżety. Ja sobie od razu je odpalam, bo moją misją w pierwszej rundzie jest nabicie jak najszybciej hyper doładowania. Dobra, nie ryzykuję. Leon dojdzie tego kruka. Tak, zostało ich 3, a ja sam, tak? Fajnie. Fajnie wiedzieć, moi kochani. Dobra, dam jeszcze jednego gadżeta. To jest ta gra, widzowie. To muszę poczekać na hyper doładowanie. Okej. Oddałem tą rundę, bo wiedziałem, że nie wygram, a nie chciałem zmarnować okazji. Mamy teraz ulta oraz hyper doładowanie. Potrzebuję teraz 3 osoby w jednym miejscu, żeby móc ich zaskoczyć. Nie no, ten Leon padnie ten Leon, padł i mi zepsuli cały pomysł na odcinek. No to postarajmy się to wygrać w normalny sposób w takim razie. Okej, mam nadzieję, że ten Tiki ją pokona i będzie jeszcze jedna szansa w następnej rundzie, bo mam hyper doładowanie zachowane. Dobra, udało się. Tak, wygraliśmy tą rundę, na szczęście! I teraz patrzcie, co się dzieje, niech mi się tylko ultimate atak nabije. Hyperchat, wjeżdżamy, rozjeżdżamy, Pamka leży, Leon leży. I Colt leży na jednym hypercharge'u, tak! Ale poskromieni! Widzieliście tą moc Edgara? Raz, dwa. I jeszcze idealnie mi Colt wszedł w tempo. Pięknie. 3 bomby w jednej rundzie. I to właśnie, moi drodzy, jest nieskończenie nieśmiertelny Edgar. Zagrajmy jeszcze tą solówkę na końcu, gdzie były Eve. Tutaj akurat Eve nie ma, ale jest kilka postaci, które mogą mieć dużo HP, jeżeli zbiorą te skrzynki, które są, wiecie gdzie, nie? Na końcu mapy. Pierwszy. A, wskoczy do niej. Siema! Trzeci gadżet. Siema, bo. Gdzie ty uciekasz, mordo? Gdzie ty uciekasz? Mamy Power Cubesa kolejnego. 2. I mamy hyper doładowanie. No to teraz wystarczy poczekać na oponenta. Odpalić hyper doładowanie i w niego wskoczyć. Ile on ma? 21 power cubesów? Dobra, zmierzmy się z tym wariatem. Ten poko, niech pada. 25 power cubesów El Primo. No to wjeżdżamy w niego. Chodź, wariacie, chodź.
Chodź, chodź, chodź! Tak jest! 25 kubów El Primo! Nie ma szans podkonać Edgara 2 Power Cubesy, ponieważ jest nieskończenie śmiertelny. Niesamowita moc tego zadymiarza. Coś mi się wydaje, że to jest najsilniejsza postać i najsilniejszy build w tym sezonie. Zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie, abym kontynuował tą serię, gdzie tworzę najsilniejsze i najbardziej skomplikowane buildy w grze Brawl Stars, zostawcie łapeczkę w górę, a ja już coś dla was przygotuję w następnym odcinku. Na dzisiaj to było tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, cześć!